nastroje w sferze kultury, mody kulturowe się zmieniają. Czasem zaskakują. No, kto z Państwa, ja szczególnie zwracam się do tych starszych, ale to już niekoniecznie tych takich, którzy no, jeszcze doskonale pamiętają wczesnego Gomułka albo nawet późnego Bieruta, jak ja, tylko młodszych, ale pamiętających te odległe czasy, mógł sądzić, że będzie wystarczyło w niektórych krajach przyjść do jakiegoś urzędu i ewidentny mężczyzna powie, że jest kobietą i ma być notowany jako kobieta. Już w Polsce na niektórych uczelniach są takie decyzje, takie przepisy wewnątrzuczelniane, że to należy szanować, czyli że jak no, ktoś, na przykład pan profesor Polak, przyszedłby pewnego dnia i oznajmił, że jest kobietą, to to należałoby to szanować. No, kto by coś takiego, komu by to w ogóle do głowy przyszło? No mamy to, więc proszę Państwa, ale historia ma to do siebie, że się zmienia. No może pójść to i w drugą stronę. I na to liczę. Dziękuję Państwu. Dziękuję.